Hej, witam Was serdecznie. Tu jest Zapytajron i zapraszam Was na kolejny odcinek z Heavy Raina. W przednim odcinku pomogliśmy biednej kobiecie przy dziecku. No i mieliśmy emocjonującą jazdę pod prąd. Dzisiaj gramy sobie jako Madison Page. Przyjechała do tego hotelu motelu, bo to różnie nazywa się. Tam gdzie Ethan jest, ten widzieliśmy w poprzednim odcinku Ethana. Zobaczymy sobie, co tu. Z wielkim przejęciem oczekujemy na jakiekolwiek wieści o 10-letnim Seanie Marsie, który zaginął wczoraj. Ostatnie doniesienia wskazują, że policja uznaje to za kolejny przypadek porwania przez zabójcę z Oregonu. Jeśli informacja się potwierdzi, oznacza to, że chłopiec nadal żyje. Poprzednie ofiary ginęły od 3 do 5 dni po porwaniu. Policja prowadzi wyścig z czasem. Stawką w tym wyścigu jest życie dziecka. Mówił Michael Neddy, ICN. No właśnie. Coś innego oprócz tego dzwonka możemy? Nie. Dobrze, zadzwonimy, może akurat ktoś przyjdzie. Jest ktoś? Tak jest, idzie. No, come on, szybciej byś podszedł. Witam, kochanienika. Czym mogę służyć? Szukam pokoju. Dla ciebie? Wszystko. Wypełnij formularz. Gdzie mną tu ma do Macimy, co on tam żyje zaś? Miał. 27 lat, niezamężna. Ile pani u nas zostaje, panno Page? Nie wiem jeszcze. Długo. Już przeszukam wszystkie pokój pokoje. 201. Ostatnie piętro, schody po prawej na podwórku. Dzięki. Przyjemność po mojej stronie. No, okej. Okay. Tędy wejdziemy sobie? Halo, kamero. Kamero, proszę cię. Tam też są schody. Dobrze, chodźmy może tamtymi. Lipko, bo pada i zmokniemy. Ojejku, co to się dzieje, widzicie? Jejku, tu dopiero jest horror. No, masakry. Co jest? Jezu, nie strasz mi, grożę zaś mi. No niestety musimy iść tędy, tu do góry. Ojejku. No, chodź sobie po schodkach. Dobrze, jakoś już możesz iść robić, co chcesz. Ile byśmy mieli? 102? Pokój. Halo, pokój 102, gdzie jesteś? 102 to jak 104. A czy my nie minęliśmy właśnie pokoju? Czy to było 103? No nie, no 100. A gdzie jest 103? 103 czy 200? Aha, pokazuje nam pewnie ten. 102 my mamy, a może 201? Wydawało mi się, że mówił 102. Ale nie, najwyraźniej 201. Ja 201. Uuu. No, pierwsze spotkanie naszych dwóch postaci. Hej. O, to jest to po tym wypadku go spotkała. Wezwę pogotowie. Nie bardzo. Policja mnie ścika. Jesteś ranny, potrzebny ci lekarz. Nie, tylko do pokoju. Na pewno mamy pomóc. Pokój 207. Dobra, pomóżmy mu. Boże, wygląda jakby był pobity i...
Dobra, damy sobie radę. Chyba. No chodź. O, ale widok. 205. Tu jest 207. Masz klucz? Ciekawe, czy ona wie, że to jest ten. Ten od tego chłopca zaginionego. No, połóż się. Naprawdę źle z tobą. Potrzebny ci lekarz. Chyba mam żebro albo dwa złamane. O, ja cię. Przeżyję. No, nie wiem. Ale boli jak diabli. Ta rana na głowie strasznie krwawi. No, pewnie będziemy mogli mu opatrzyć ją. Spokojnie, nie będę grzebać pod łóżkiem, bo żeśmy tam schowali. Tylko same te... Ma kłopoty. Nie mogę tak po prostu go zostawić w tym stanie. No, naprawdę? Najpierw pomogę, potem będę pytać. Jak na dziennikarkę przestał. Który ten lek jest ten? Lekofren 100, antybiotyk stosować przeciwko infekcjom. Nie. Może ten? Parafenol, lek przeciwgorączkowy, stosować tylko przy dużej gorączce. No nie, to nie. To przeciw parakom, tam? Czy ten... Czy ten... To jest na kaszę. Trzeba mu odkazić te rany. Dobrze, nie krzycz tak. No to co? Przeciwbólowy. Środek przeciwbólowy stosować na intensywny ból, nie przekraczać dawki jednej tabletki na dobę. Masz BR pigułę. Masz. Weź to. Powinno ci pomóc. Co to? Na ból. Środek na ból. Przynosi ulgę. Środek na przeczyszczenie. Na pudełku jest napisane, żeby brać jedną na dobę. Wszystkie weźmę. Lepiej nie przekraczać dawki. Ups. Nie mogę czekać. No to... No. Dobra, tam były jeszcze jakieś nożyczki. W czym zlewie? Ej, tam są nożyczki. Halo. A to co to jest? Trzeba mu odkazić te rany. Dobrze, ale czym? Tym? Czy nie tym? Chyba tym. Teraz zdezynfekuję ranę. Może trochę zaboleć. Normalka. Delikatnie. Proszę. W porządku? Delikatnie. No nie płacz tyle. Idzi. I tam. Zaleczył. Powiedzmy. Już. Chociaż zakażenia nie będzie. Boże, jak się nim opiekuje. Na twoim miejscu poleżałabym kilka dni. Wezmę prysznic. Nie każdy teraz tak zwraca uwagę. Jeśli ktoś się gdzieś tam źle czuje, to niestety każdy idzie w swoją stronę zapatrzony i... No niestety. Zaczekam, aż skończysz. Jakby coś, to wołaj. Będziesz tu siedzieć. Aha, teraz mam pewnie tę okazję na przeszukanie mieszkania. Ciekawe, pewnie wie, kim on jest. Weź nie zaglądaj, kobieto. Ja... W razie gdybyś wiesz, zemdlał. Jak ci na imię? Madison. Madison. Tak. Bezsenność. Nie, mieszkam w mieście. Cierpię na przewlekłą bezsenność. Zasypiam tylko w hotelach. Nie pytaj czemu. Gdy czuję się wyczerpana, przyjeżdżam przespać tu noc. Ja jestem przejazdem. A czym się zajmujesz, Madison? Poza leczeniem nieznajomych? Jestem fotografem.
Robię zdjęcia fotografem. Do magazynów wzornictwa nowoczesnego. Jak głupczykuję, chamsko. Brawo. Chciałam, że coś takiego dojdzie. Nieładnie, nieładnie, Madison. Ty, ale odłóż to tam, bo się zorientuje i co? Dobra, usiądź, 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 kobieto. Bo cię zje. Nic nie było, nic się nie działo. Czuję się o wiele lepiej. Dobra. To ja już sobie pójdę. Zostań! Będę potrzebował pomocy. Przy okazji, nie wiem jak się nazywasz. Ethan Marsh. Ethan. Ethan, Ethan. Uważaj, Ethan. Spokojnie, żeśmy nie patrzyli pod łóżko. A teraz szybko i tak popatrzy. Nie, nie braliśmy, nawet nie było opcji, żeby tam zaglądnąć. Spokojnie, teraz pewnie następny ten. A otworzyć następne. To origami. Numerek 2. No dobrze. Wygląda jak banknot. Jesteś gotowy cierpieć, żeby ratować syna? Stara elektrownia, coś tam, coś tam. To szybko to ten napis był. Ale wy możecie sobie spauzować i przeczytać. Teraz co, wrócimy do Madison? Może ktoś inny? Dobra, teraz Norman Jaden. Kogo teraz będziemy śledzić? Aha, tego drugiego pewnie chciał. Czemu nie strzeliłeś? Słucham? No wcześniej. Czemu nie utowałeś? Mógł mnie zabić. Czemu nie strzeliłeś? Bo nie, nie jestem tobą. Wolałbym mieć komplet informacji przed podjęciem decyzji. No właśnie. Wolę dokonywać racjonalnych wyborów. No, tak. Daj spokój, to był moment. Mógł mnie sprzątnąć, zanim kiwnąłbyś palcem. No to co? To nie my. Ironicznie. Wybacz mi. Myślałem, że z ciebie twardziel. Gliniarz, co nie jedno widział. Bardzo łatwo cię nastraszyć. Weź się odpierdol, Norman. Drugi, podejrzany. To on. Tylko tak nie biegnij, bo zacznie uciekać pewnie. To tak pomału sobie podejdźcie, jakbyście spacerowali. Gordon. Tak? Porucznik Carter Blake. Chciałbym zadać kilka pytań. Nie! Dajcie mi spokój! Wiedziałam, że to coś ten... Zaraz ucieknie! Wiedziałam, że będzie uciekał. To było pewne jak nic. A nacisłam Y, ale co jest? B. B, B, B. Okej. Okay. Szybko trzeba reagować. Musimy go dorwać. Ojej. Fuks. Come on, Norman, dajesz. Jejku. Dajesz. Norman, wierzę w ciebie. Oj, oj! Nie! Norman, proszę cię! Dobrze, chodź tu, kuźdę. Walka na ryby. Ej,
I jedziemy. Ej, to jest nieuczciwe. Aha, mi się mylą te... biedne kurki. Ej, odejdź, kurko. Gdzieś tu będzie schowany pewnie. To już nie przelewki, kolego. Stójże, policja, a raczej FBI. Czy tam do końca jest gdzieś przejście, czy nie? Możemy przejść. Trochę ta kamera dziwna. Ojej. Dobrze, mamy to. I płuc go w plecki. Robimy plecki. Od czasów Fable. Come on, Jayden. Oj! Au, 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 au! Proszę cię. Bardzo emocjonujący. Kolejny. Ale przecież żeśmy przyciskali sobie. Come on, Jayden. Damy sobie ładnie radę. I płuc go w mięsko. O, i nasze plecki! Dobra, mamy go. Chyba tym razem mamy naszego zabójcę. Nie sądzę. Mógł uciekać z innych powodów. To tam Scott Shelby będzie robił dalej. Środa 19:28. Przespał nam się troszkę przy biurku. No, come on. Pobudka. Co tam masz w szufladzie? Może nie pijmy? W drugiej szufladzie? Inhalator, ważniejszy. Czy da się? No, a nie alkohol. Dobra, stąd. A tu, w tych szufladach coś ciekawego? Aha, odznakę. Okej. A w tej? Dolnej? Broń. Dobra, alkohol nie. Okej, to już wszystko. Otwórzmy sobie te akta. Patrzy i patrzy, co ja patrzę. No chyba wszystko, no to też ten. Okej, możemy popatrzeć na... tam ciągle pada. Rzadka pogoda, bardzo. Tam mapa jest. Okej. Tu coś... ten możemy? Tak, możemy otworzyć te. Ale nic za bardzo, księgi, jakieś akta pewnie. Kolejne. Możemy siąść, a gazetę możemy przeczytać? Chyba nie. Coś w tej stronę. Aha, te wszystkie odznaczenia prawdopodobnie. No i tu już nic.
Możemy wyjść gdzieś. Do kuchni chyba. Kuchnia to jest tak. Jadłeś coś. O, jaki kwadratowy hamburger. Nie, bo tam jest coś, jakiś ten alkohol. Nie ma picia. Tu coś. A to pewnie jakbyśmy jednak zdecydowali się napić. Coś ten? Aha, to jest ten. Gazeta. Poczytaj sobie. 7 ofiar i wciąż żadnego śladu. No. Dobrze. Dobrze, chodźmy tu do tych drzwi, które możemy otworzyć. Mam jakiegoś gościa? Pewnie tu ten. Tak, tu. Miałam się odezwać, o! Coś przypomnę. U, jak miło. Mogę wejść? O, pewnie, że tak. Pewnie. Dobrze, żeśmy nie pili. No, no super. Może nam coś powie ciekawego. Płaszczyk. Wezmę twój płaszcz. Taki mokry. Powiedzmy, bądźmy dżentelmenami. Hotel. Siedź, proszę. A może chcesz się czegoś napić? Zaproponuj kobiecie coś do picia. Nie? Nie? Aż ty niedobry. Pewnie najpierw coś do picia, a potem fotę. Coś sobie przypomniałam. Może to nieważne. Ale tego dnia, kiedy zniknął Johnny, przyszedł list. List? Co za list? Pewnie taki sam list. Nie wiem, co było w środku, ale po jego przeczytaniu wyszedł. Potem już nie wrócił. No, pewnie. Ty myślisz, że jest związek między listem i śmiercią Johnny'ego? Tak. Coś jeszcze w związku z tym listem? Nie wiem czemu, ale zostawiłam kopertę. O właśnie, przyda się. Jak mu rzuciła. Każdy dostaje taki sam pewnie list. Nic ważnego. Poza adresem. No właśnie, adresem. Wystukany na starej maszynie. No. Może to trop, kto wie. No raczej tak. No, podziękujmy jej. Dziękuję, Loren. Dam znać, jak czegoś się czekaj, dowiem. Nie... Nie mogę tak siedzieć bezczynnie. W tym czasie ty będziesz szukał człowieka, który zabił mi syna. Chcę nam pomóc, co? Ty się zjawiłeś, dużo myślałam, no i... Ohoho. Chcę iść z tobą. Chcę ci pomóc w śledztwie. Przykro mi, ale nie. Pozwól sobie... Jak pomóc, to nie? Bo kurwa! Szantaż. Bezpieczny. Takie śledztwo może być niebezpieczne. Nie będę bawić się w ochroniarza. Ile śladów już pan znalazł, panie Shelby? Zero. Może doprowadzić pana do mordercy. Jasne. To był pomysł. Przepraszam, że nie teraz, panie Shelby. Lepcie. Nie! Zostań! Podaj kopertę i ale idź. Ale sobie numer, Loren. Trzeba to przyznać. Jestem tylko matką. Matką, która chce znaleźć mordercę syna. Współpracujemy? No dobrze, no co nam... Jak tymi oczkami ślepiami patrzy. Współpracujemy. Skłódź się. Jedziemy już gdzieś razem? A pewnie pod ten adres, ten z tej koperty. Wsiądziemy sobie. Jakiś
Bogacz mieszka tu. Może lepiej zostań w samochodzie? Nie. Pamiętasz? Jak ty idziesz, to ja też. Jak ty mokniesz, ja też. Mam przepustki VIP. Puśćcie nas. To co my tu robimy? My do Gordiego Kramera. Kramera? Ta wielka szyka od Kramer Construction? A jego syn. Myślisz, że on jest zabezpieczony? Na razie chcę tylko poznać odpowiedzi na parę pytań. Stop! Gdybyś nie zauważył, to leje deszcz! Dobrze, leje deszcz, ale my sobie skończymy tu odcinek. W następnym odcinku porozmawiamy z tym synem tego... Nie pamiętam. Przed chwilą mieliśmy to imię. Nie pamiętam. Gordy? Nie Gordy. Dobrze. No nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli Wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie. No i co? Słyszymy się w następnym odcinku z Heavy Raina. Cześć!